Cześć, nazywam się Jasia Baranowska, jestem psychologiem i coachem, mam na własnych zasadach. Od 4 lat pracuję z mamami w obszarze równowagi praca-życie. I w tym momencie zaczęłyśmy taki projekt z portalem Mamo Pracuj, w którym odpowiadamy na pytania Wasze, czytelniczek Mamo Pracuj. Pierwsze pytanie dostałyśmy od pani, która napisała: cały dzień z dziećmi, znacie to. Śniadanie, sprzątanie, spacer, gotowanie, znów sprzątanie, spacer, kolacja i sprzątanie. W międzyczasie pranie, kiedyś trzeba odkurzyć, zmyć podłogę. A mąż nadal uważa, że ja nic nie robię, że dzieci źle wychowane, że wszędzie bajzel i tak dalej. Jak chcę gdzieś wyjść, to jest przewracanie oczami, o żadnych cyklicznych zajęciach nie ma mowy, bo jak ja sobie to wyobrażam? Szkoda gadać. No cóż, ten komentarz szkoda gadać jest tutaj bardzo trafny. Bywa tak, że jesteśmy otoczeni przez osoby, które nas nie wspierają. I teraz jak sobie z tym poradzić, jeśli naprawdę chcemy sobie z tym poradzić? Po pierwsze, pierwsza kwestia, musimy sobie czy uświadomić, ja wiem, że na początku to może być jeszcze bardziej frustrujące, kiedy my naprawdę spojrzymy tak prawdzie w oczy, kiedy my sobie uświadomimy, co się dzieje w tym domu. Ale zaraz, momencik, zróbmy stop klatkę, tak? Masz prawo realizować siebie, realizować swoje potrzeby, swoje cele osobiste. Nie jesteś robotem do sprzątania. To życie, które w tym momencie masz, jest twoim jedynym życiem, na które masz wpływ. Nie wiemy, co będzie później, nie będziemy na to liczyć tutaj, prawda? A to jest twoje jedyne życie i jeśli ty nie przeżyjesz go tak, jak ty chcesz je przeżyć, nie będziesz miała rodziny takiej, jak ty chcesz mieć, to kiedy je będziesz miała? Później? Nie ma żadnego później. Ja wiem, że to być może ciężko jest się wyrwać z takiej presji, ale zostawmy na razie tą presję zewnętrzną, uświadomimy sobie, to jest twoje życie. Jedyne życie, jakie posiadasz i cała odpowiedzialność za to życie jest twoja. Oczywiście możesz mówić, że to jest ich wina. Bo ludzie są ważni w naszym życiu. Ta presja ma na ciebie wpływ, nie będę udawała, że nie ma. Ale pierwszą rzeczą, którą musisz sobie uświadomić, to, że to jest twoje jedyne życie. Jeśli ty z nim czegoś nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. I być może przed tobą są trudne kroki, zaraz o nich powiem, ale jeśli ty nie podejmiesz decyzji pod tytułem to jest moje życie i ja przeżyję je tak, jak ja chcę je przeżyć, na ile to tylko możliwe, to nikt tego za ciebie nie zrobi. To nie będzie tak, że ludzie wokół ciebie z dnia na dzień się zaczną odsuwać i robić ci przestrzeń, jeśli do tej pory tego nie robili. Pierwsza podstawowa sprawa to jest twoje życie, tylko i wyłącznie twoje. Jak już to masz, ok, masz tą myśl w głowie, masz takie przekonanie w sobie i wiesz, że chcesz coś z tym zrobić, to możesz zrobić potem kolejne rzeczy. Jakie to rzeczy? Już mówię. Potrzebujemy sobie ułożyć w głowie w ogóle to wszystko, tak? Po pierwsze, rzeczywiście jesteśmy wynikiem osób, które nas otaczają. Znajdź grupę wsparcia, być może innych mam, które są czy w podobnej sytuacji, czy które jakoś wyszły z tych swoich pieleszy, tak żeby poczuć, że naprawdę to, co mówisz, ma sens, to, co masz przekonanie do czego, to rzeczywiście może masz prawo pójść w tą stronę, bo to nie jest twoje jedyna możliwość, żeby być w tym domu i się frustrować, tak? Są inne mamy, sięgnij po takie wsparcie zewnętrzne, bo ono pomoże ci przeprowadzić potem zmianę w swoim życiu, dać sobie prawo do tego. Mówi się, że jesteśmy wynikową 5 osób, które nas otaczają. Gdzie jest twoja grupa wsparcia? Ok, ja wiem, być może mąż w tym momencie nie jest twoją grupą wsparcia, tak? Czasem tak jest. Trudno, tak czasem bywa. Znajdź swoją grupę wsparcia. Druga rzecz, jak ja to mam w głowie ułożone. Każdy człowiek na samym początku jest zdany na łaskę innych ludzi. Tak? Niemowlę, jedyne co potrafi to płakać, nie potrafi samo sobie zmienić pieluszki, samo się nie nakarmi, sygnalizuje swoje potrzeby. Gdy dziecko rośnie, zaczyna uczyć się samodzielności, czyli samoobsługi. Samo załatwia swoje potrzeby w toalecie, samo zaczyna sięgać po coś do jedzenia. Tak? I z czasem zaczyna rozwijać swoją samodzielność we wszystkich potrzebach, jakie posiada. Jesteśmy ludźmi, więc nosimy ubrania. Nosimy ubrania, nie chcemy, żeby one były brudne, więc uczymy się je prać, niezależnie od płci. Mieszkamy w mieszkaniach, bo tak sobie wybraliśmy kiedyś tam przed milionami lat i nie lubimy, jak po tych mieszkaniach biegają karaluchy, więc sprzątamy te mieszkania, ok?
każdy człowiek potrzebuje umieć funkcjonować w tym życiu i zaspokajać swoje potrzeby. To chyba jest oczywiste. A nagle okazuje się, że otaczają nas mężczyźni, niektóre z nas. Otaczają mężczyźni, którzy nie potrafią sobie znaleźć skarpetek. I pytają żony, kochanie, gdzie włożyłaś moje skarpetki? Słucham? Słucham? Przepraszam, ja? Ja twoje skarpetki? Tak, mogę wrzucić twoje skarpetki do pralki, jak będę prać, a jutro ty to zrobisz, tak? Wymieniamy się, na tym polega partnerstwo. Ale ty mnie pytasz, gdzie ja trzymam twoje skarpetki? No zaraz, nie. Na to się nie umawialiśmy. Tak? W moim życiu akurat jest tak ułożone, że mój mąż jest samodzielny w obszarze swojego ubrania. Czasem kupię mu t-shirt, tak? Okej. Ale to nie będzie tak, że on mnie będzie pytał, gdzie są jego skarpetki i czy są czyste. Jeśli on nie ma czystych skarpetek, to on potrzebuje sobie pomyśleć i wstawić pranie. Tak? Dlatego, że jest dorosłą osobą samodzielną w swoim życiu. Tak, my sobie w różnych obszarach ułatwiamy to życie, ale to nie jest ciągle moja odpowiedzialność, żeby dbać o jego skarpetki. To jest moja przysługa i moja dobra wola, jeśli ja to robię. Okej? Jeśli to tak nie do końca Cię przekonuje, to zastanów się, czy obcinasz swojemu mężowi paznokcie? Albo podcierasz mu pupę? Nie, nie robisz tego. Jest w pełni samodzielny w tych obszarach. Jeśli jest samodzielny w tych obszarach, to równie dobrze może być samodzielny w innych obszarach, tak? Oczekujemy partnerstwa, oczekujemy, chcemy, my z kobiety chcemy się realizować w pracy zawodowo, chcemy, żeby nasza praca i przynosiła pieniądze, i była przydatna. I oczekujemy wzajemności. Okej? A powiesz mi, bo są takie mity, tak? Ty jesteś być może z dziećmi w domu, siedzisz z dziećmi w domu, jak przeczytałam przed chwilą, pani bardzo wyklarowała, na czym polega to siedzenie. Ciężka charuwa tak naprawdę, a 24 godziny na dobę. I jeszcze oprócz tego oczekuje się od ciebie tych skarpetek. No teraz, coś jest chyba nie okej. Tak jest urządzony teraz świat, że rzeczywiście te my jako kobiety zostajemy często z dziećmi i się nimi zajmujemy, ale nie siedzimy, po pierwsze. Po drugie, tak jest urządzony świat, że często za to siedzenie dostajemy jakiegoś rodzaju zasiłek, tudzież pieniądze związane z urlopem wychowawczym, urlopem, tak. I takimi kwestiami. Dlaczego? Dlatego, że to wypracowałyśmy. Wypracowałyśmy to. I w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłam, bo my jakoś tak naturalnie zaczynamy wchodzić w taką rolę, jak już jestem w domu, no to zrobię to pranie, sprzątanie, ten, przecież w zasadzie mogę to zrobić. Nie szkodzi, że na początku, kiedy uczymy się dopiero macierzyństwa, to na przykład samo karmienie piersią może nam zajmować 8 godzin. Mi tak zajmowało. Ja czułam jakiegoś rodzaju dziwne zobowiązanie, że ja powinnam się zająć też domem. Ale do sedna. Powiedziałam, jak się na tym złapałam, powiedziałam mojemu mężowi, kochanie, usiądźmy, porozmawiajmy. Słuchaj. Jest taka sytuacja. Ja zajmuję się naszym dzieckiem, tak? To jest moja praca teraz, nasze dziecko. I rzeczywiście karmię je piersią, bo tak wylosowałam taki los, że ja tutaj jestem kobietą, mam piersi, ty nie masz piersi, no taki przypadek, nie wybierałam tego. Wiesz, okazuje się, że ja w ciągu dnia nie jestem w stanie sprzątać, ugotować sobie obiadu, który powinnam zjeść, żeby karmić nasze dziecko. No i to jest tak, że ja karmię, to karmienie zajmuje mi 8 godzin, inne czynności, wyjście z nim na spacer zajmuje, z naszym synkiem zajmuje mi kolejne kilka godzin, to jest razem jakieś 11 godzin na dobę. Ty wychodzisz na etat, jesteś swoje 8 godzin w pracy, plus godzinę dojazdu, godzinę powrotu, 10 godzin twojej pracy. Gdzie 11 godzin mojej pracy, 10 godzin twojej pracy, tak? Więc ja się ciebie pytam, kochanie, jak dzielimy się całą resztą? I zrobiłam to bardzo na spokojnie i mój mąż to po prostu uznał, aha, no rzeczywiście, tak. I nagle się okazało, że może mi wieczorem zupę wstawić, że jesteśmy w stanie zorganizować sobie pomoc do sprzątania, jakąś panią do sprzątania, no bo w tamtym okresie nie byliśmy w stanie nie tak ogarnąć domu, jakbyśmy sobie tego życzyli. Takie są możliwości. Pod warunkiem, że traktujemy swoje potrzeby na równi z potrzebami partnera. I masz prawo to robić. Twoje potrzeby nie są w niczym mniej ważne. Co jeszcze możesz zrobić? Jak już to masz w głowie,
dobrze też mieć świadomość, że to nie jest jakby wina twojego męża w pewien sposób, że ma to tak ułożone w głowie, tak? On był tak być może wychowany, okej. Okay. Kultura, taki przekaz kulturowy w środowisku, w którym funkcjonujecie, być może też jest, okej. Okay. To wszystko prawda. Warto mieć tą świadomość i od tego zacząć. Powiedz mu, kochanie, no ja wiem, że ty tak masz to ułożone w głowie. Ale wiesz, ja nie jestem szczęśliwa z takim układem. I przygotowujemy się do takiej rozmowy spokojnej ze swoim partnerem, ze swoim mężem, jakby żeby też zdjąć trochę z niego tą odpowiedzialność, powiedzieć mu, dobra, tak było do tej pory, jakoś tak siłą rozpędu tak było. Ale bardzo Cię proszę, żebyśmy porozmawiali i ułożyli to nasze życie na naszych zasadach. Nie tych zasadach, które wynieśliśmy z domu, bo one mi nie odpowiadają. Ja nie jestem szczęśliwa wtedy w tym związku. A ja chcę być szczęśliwa z Tobą, mój drogi. Po prostu. Chcę, żebyśmy mieli szczęśliwe życie, fajne dzieciaki. Jeśli Ty jesteś po tej samej stronie, co ja, to wymyślmy to inaczej. Zróbmy życie na własnych zasadach. Jeśli w ten sposób przeprowadzimy rozmowę na spokojnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że nasz partner da się przekonać do tego stanowiska, do takiego podejścia. Jak konkretnie przygotować się do takiej rozmowy, żeby też zadbać o swoje emocje? Spisać sobie, co mi się nie podoba w obecnym życiu. Spisać sobie, co chcę mieć w obecnym życiu. To pierwszy punkt. Drugi punkt, spisać sobie wszystko, za co kocham mojego męża, za co go kochałam, kocham, dlaczego ja w zasadzie jestem cały czas w tym związku. Żeby mieć czarno na białym, o co tu chodzi? Zacząć komplement od komplementów do swojego męża, taką rozmowę, żeby on też czuł się doceniony i że ten jego wkład, bo on też jest tutaj cały czas, nie uciekł do Puszczy Amazońskiej, tylko jest codziennie, dba o tą rodzinę, funkcjonuje, tak jak potrafi, tak jak pozwalają mu jego schematy kulturowe, stara się, prawda? I potem na spokojnie opowiedz mu, jak to widzisz. Jak widzisz to, że tą sytuację, jak się z tym czujesz, też uświadom sobie w przygotowaniu do takiej rozmowy, zastanów się naprawdę, co się stanie, jeśli to będzie tak dalej trwało. Przez pół roku, przez rok, przez 5 lat, przez 10 lat. Okej, to da Ci siłę, żeby jakoś zadziałać. Dotkniesz ściany. A ja nie chcę, żebyś była przez 10 lat w sytuacji, w której jesteś nieszczęśliwa. Nie dlatego proszę Cię, żebyś zrobiła to ćwiczenie, tylko dlatego, żebyś sobie naprawdę uświadomiła, co się stanie, jeśli nic z tym nie zrobisz. I dobry dzień na rozmowę nie jest wtedy, kiedy jest okazja, tylko dobry dzień jest wtedy, kiedy się umówisz ze swoim mężem na najbliższą sobotę, porozmawiasz z nim, i wypracujecie wspólnie jakieś drobne kroki, drobne rozwiązanie. Zapytasz mnie, co zrobić, jeśli on nie będzie chciał z tobą współpracować? No wiesz. Bycie w nieszczęśliwym związku uniemożliwia ci bycie w szczęśliwym związku. Nie jesteś po to, żeby się w swoim związku męczyć. Związek nie jest po to, żebyś była nieszczęśliwa, sfrustrowana, źle się w nim czuła. Nie służy to Twoim dzieciom, na pewno. Ok? Więc czasem jest tak, że jeśli partner nie chce współpracować, to czasem musimy się rozejść. Ale jest bardzo dużo szansa, że naprawdę jesteście w stanie wypracować wspólnie jakieś rozwiązanie. Jeśli nie umiecie tego zrobić sami, to wypracujcie to w oparciu o jakichś zewnętrznych konsultantów, psychologów. Naprawdę jest mnóstwo wsparcia w tym momencie. Sięgajcie po nie. Napisz mi koniecznie, czy ten film był dla Ciebie użyteczny, o co jeszcze chciałabyś mnie zapytać, co jeszcze chciałabyś wiedzieć, jeśli chodzi o takie trudne rozmowy w domu. Ja będę wiedziała, o czym napisać, o czym opowiedzieć Ci następnym razem. Daj mi lajka, jeśli podobał Ci się ten film i do usłyszenia w kolejnym odcinku.